Widok z jaskini na Tomaszówkach z głównego wejścia. A to wejście do jaskini na Tomaszówkach Dolnych. Tu jest górne wejście. I komin. Można iść w głąb jaskini. Tutaj jest przesmyk do drugiego wejścia od dołu. Właśnie tamtędy przeszedłem. A tu jest główny korytarz jaskini. Troszkę się zwęża. Tu nic nie ma. I tu też nic nie ma już. Możemy jedynie w górę spojrzeć. Jakieś tutaj korzenie. Mchy czy trawa. I pięknie skrzące się kropelki wody. O, tu jest jakiś ładny naciek. Sięgający aż do stropu. Nie wiem, czy to jest śnieg, ale raczej nie, to nie jest szron, to jest mleko wapienne. Tutaj kolejny. Ładnie spływa w dół. I tu jest dalsza część jaskini. Ona jest tak fajnie zrobiona. Niestety jest tutaj przejście. I tutaj drugie okienko górne. Zaglądniemy. Tylko tu jest. Niestety nie zaglądniemy, bo spadłem w dół. Tam jest dalsza część jaskini. Muszę wyłączyć kamerę i zaglądnąć. Tutaj oblodzone całe boki. Pełno lodu na ścianach, sople. Tutaj też. Rozumiem, że tu jeszcze jest przejście, ale fajny sopelek. Stalagmit, tak? Od dołu to jest stalagmit, tylko że z lodu. Tam jest jakieś wejście w głąb. Spróbuję się tam wczołgać. Włączę kamerę, jak tam się wczołgę. No tu jest dość ciekawy kawałek, prowadzi tego korytarza. Spróbuję filmować czołgając się. Nas zaprowadzi. Ach, przechodzi w bardzo wąską szczelinę, która się kończy. Dalej przejścia już nie ma. Tutaj siedzę w takiej salce. Odwróciłem się i siedzę w takiej salce. Na kucąco można. O, idę pająków. Ojej. Ja chyba mam trochę na głowie. Niestety. Rany. Położę się. Rewelacja. Muszę sprawdzić, czy nie mam na głowie. Na szczęście nie. To są metamenardii. Ukąszenie jest bardzo bolesne. To są najbardziej jadowite pająki w Polsce. Pająki jaskiniowe. Cały strop. Świetnie to wygląda. Jest ćma. Spróbuję lepiej doświetlić. O, teraz widać dobrze. Śpi sobie. Piękne. Ruszają się. Rewelacja. Ten jest wielki.
Ten jest wielki. Światło mu przeszkadza. Udało mi się przecisnąć do tej salki, którą wcześniej pokazywałem. Tu są nietoperze. Zaraz to pokażemy. To jest dół salki. Zaraz tam zejdziemy. Ale zobaczmy zaraz tutaj. To jest coś niesamowitego. To jest nietoperz. Zamarznięty. Cały w lodzie. Niesamowite. Wyżej jest drugi. To jest drugi nietoperz. Też cały w lodzie. Niesamowite. Zima w pełni. Czy nietoperz? Tu jest u samej góry jeden, poniżej drugi i trzeci tutaj. Pokaż mi jeszcze tego. Piękny. Tutaj jest ten sufit. Pełno mleka wapiennego, tam są jakieś żeberka. Ale tutaj jest też pięknie, nie wiem czy będzie widać. O, tutaj. Takie nacieki. I żebrowania. Śliczne. Ładnie to wygląda. Pełen taki żeberek. Spróbujemy zbliżyć. O, widać takie żebrowanie. Tu są jakieś trawy zwisające. I piękne mleko wapienne. O, tutaj przy nietoperzach. Jak one fajnie wyglądają. Też są żeberka. Tu spływa mleko. Tu jest jeszcze czwarty nietoperz. A o, ten skubaniec. Siedzi w dziurze. Dobrze, dajmy mu spokój. Tutaj też ładne widoki są. O, fajne. Śliczniutkie, ale widać, że to jest połamane, zniszczone. Oj, szkoda. To były jakieś stalaktyty. Piękne były, ale wszystkie są pourywane. Każdy jeden. A ludzie mają tendencję do niszczenia wszystkiego, czego nie mogą chyba pojąć. Tutaj się zachowały żeberka, ale widać, że też chyba urwane jest. No, wygląda na to, że chyba się myliłem, bo to tu jest, zdaje się, ten dolny korytarz. Obawiam się, że nie da mi się tak łatwo oświetlić. Mam nadzieję, że nie wpadnie mi tam kamera. Wygląda na to, że tu jest wejście w głąb jaskini. Te dolne partie. O, jest dość głęboki korytarz. No oczywiście, że można na zapieraczkę tutaj zejść, tak jak pisało w opisie. Ale bez liny tutaj bez szans. Można spaść bardzo prosto. Ale jest szeroko. I faktycznie mając linę i w miarę sprawnym będąc, można tutaj spokojnie opuścić się i potem wejść po linie.